Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku Zagrajmy w IB. Jak możecie tutaj zauważyć, jest to gra stworzona w RPG Makerze i jedna z wielu, jakie istnieją. W nich najlepsza oczywiście jest sama fabuła, dlatego na niej będę się skupiał w tym let's playu. Lecz ponoć jest to też gra w miarę straszna. Przejdźmy może już zatem do najlepszej części, czyli wstępu fabularnego. Wczesnego popołudnia pod szarym niebem. Ib i jej rodzice byli w drodze do galerii sztuki. Nie zapomniałaś niczego, Ib? Och, masz swoją chusteczkę? Wiesz, tą, którą dostałaś na swoje urodziny. Trzymaj ją bezpiecznie w swojej kieszeni, dobrze? Nie zgub jej. No więc jesteśmy. To twój pierwszy raz w galerii sztuki, prawda, Ib? Jesteśmy tu dziś zobaczyć wystawę artysty zwanego Gartena. Nie mają tu tylko obrazów, ale także rzeźby i wiele innych rodzajów twórczości. Nie wątpię, że także tobie się tu spodoba, Ib. No to może udamy się do recepcji? Ach tak, weźmy też jakieś ulotki. Chcesz już iść dalej? Doprawdy, Ib. Och, no dobrze. Tylko upewnij się, że będziesz cicho, dobrze? Nie zrób zamieszania. Nie żeby trzeba było się o co martwić, jak przypuszczam. Po prostu nie sprawiaj problemów innym gościom. Dobrze, no i słuchajcie, jesteśmy sobie tutaj w galerii sztuki, jak przed chwilą przeczytałem na wystawie artysty zwanego Garteną. Zapewne jego nazwisko, choć w sumie równie dobrze może być pseudonim. Wszystko się dowiemy później. Szczerze, jeszcze w to nie grałem. Oczywiście mam tutaj całość generalnie przetłumaczoną na polski. Jest to wersja beta tłumaczenia stworzona przez fanów, dlatego mogą być tu błędy, mogą być problemy z polskimi czcionkami. No i mogą być braki w tłumaczeniu. Ale to jeśli jakiekolwiek będą, to postaram się to jakoś samemu to nadrobić. O ile słownictwo mi na to pozwoli. Z angielskiego jestem dobry, tylko mam braki w słownictwie. Witamy w świecie Garteny. Szczerze dziękujemy za... Obecnie prezentujemy Państwu... wielkiego artysty Weissa Garteny. Tak, nazwisko. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu sztuka Garteny, którego dzieła przedstawiają tyle tajemniczości i piękna jednocześnie. Nie potrafisz przeczytać niektórych słów. Właśnie, jak widzicie, tutaj mamy potrójny pytajnik. Na przykład szczerze dziękujemy za... No oczywiście, chodziło tu o przybycie, natomiast Ib jest małą dziewczynką, tak? Możemy mieć, nie wiem, powiedzmy, że z 8 lat, nie znamy wielu słów. No, szczerze mówiąc, myślę, że mamy nawet mniej lat niż 8. Niektórych słów niestety tutaj nie znamy, dlatego nie będziemy w stanie ich w ogóle przeczytać. O dobrych intencjach. Zapierające dech. Fu, czuję się, jakby mnie wsysał. Trochę paskudnie wygląda, szczerze mówiąc, to dzieło. Ale tak, wygląda, jakby tam była głębia. Otchłani. Świat, w którym człowiek nigdy nie postanie, by sobie ten świat, zdecydowałem, że powinienem go w płótnie. To są chyba generalnie ten, komentarze samego Garteny. Jak tylko patrzę. Strasznie chciałabym zobaczyć go na własne oczy. To zupełnie co innego widzieć go w książce. Ta atmosfera po prostu jest jak... No wiesz... Wybaczcie, nie lubię galerii sztuki. Więc to umieścili we wszystkich reklamach w magazynie. Musi być jakaś bardzo słynna... słynna rzeźba czy malunek. W gruncie rzeczy nie jestem pewien, co to jest. Człowieku, jakby to było prawdziwe, pewnie bym się posikał bez jaj. Jej, wygląda jakby najmniejsze szarpnięcie mogło sprawić, że ta łodyga rozpadnie się na milion kawałków. Gdyby to się... Zastanawiam się, ile musiałbym zapłacić. O matko, to straszne. Duszy. Piękne na pierwszy rzut oka, lecz jeśli zbytnio się zbliżysz... ból. Może zakwitniesz tylko... ciałach. Zebrać te płatki, no nie wiem, złoszczę się. No nie wiem, czemu, po prostu by się tu zostawiła.
Mogę tam wejść? Nie. Nawet nie chcę. Bo lepiej nie. Jak się nie robi. Kaszlący mężczyzna. Co to za dzieła? Bezinteresowny strażnik. Prawdziwie fenomenalny obraz. Zastanawiam się, jak mógł być namalowany. To co? I gwiazd. Co to jest? O, chcę to. Ciekawie to wygląda, jak jakieś stoły zasłane z dziwacznym obrusem. Och mój, jakie piękne. Dusza. Kieliszek. Człowieku, wielki Kartena nie rozczarowuje. Im więcej patrzę, tym głębiej widzę. Tym więcej głębi w tym widzę. I kurczę. I grałem tutaj chwilę w angielskiej wersji, to było w sensie co innego. Więcej głębi w ich obrazach, a nie, że głębiej w obraz patrzę. O, to są chyba nasi rodzice. Ib, widziałeś tam tą rybę? Nie do pomyślenia, że jest taka ryba w głębinach oceanu. Straszne, co? A przynajmniej ma przerażający wygląd. Ale czyż nie sprawia także choć trochę podekscytowania? Gartena nie jest jakoś szczególnie popularnym artystą, ale twojej mamie absolutnie podoba się jego wystawa. Mam nadzieję, że ty też doceniasz jego sztukę, Ib. No powiedzmy, że jest w miarę okej. Okay. Co się stało? Zmęczyłaś się? Ib, byłeś już na drugim piętrze? Mają tam wiele ekspozycji nie będących obrazami. To może teraz się tam przejdziemy. Tutaj obejrzeliśmy już generalnie wszystko. Co widać przez okno? Możemy pogadać z recepcjonistą jeszcze? Na zewnątrz jest miło i jasno. No dobrze. Może powinienem zrobić sobie przerwę. O, punkt zapisu gry. Dobrze. Hej. Zaczekaj, panienko, nie może tu wchodzić, zgoda? Chcę obejrzeć plakat, ale nie mogę. Dobrze, no to wejdźmy sobie na drugie piętro. Hej. Dama biorąca gazetę, no. Dobrze, coś tam wiesz. Zmartwienie. Podoba mi się ten obraz, zmartwienie, tak szczerze. Nawet mimo, że jest taki rozpikselowany. Moim zdaniem, to co Gartena chce tu przekazać, to to, że jednostka znajduje się w jej wypowiedzi. I właśnie dlatego te figury nie mają głów. Widzisz? Myślę tylko, że są straszne. No cóż, racja, ale pomyśl o nich nie jako tracące głowy, lecz tracące swoje osobowości. Mężczyzna kontynuuje paplanie. A o co tu chodzi? A, śmierć jednostki, śmierć indywiduu. No dobrze, to rozumiem. Rozumiem tą interpretację. Zarezerwowane siedzenie. Co za dziwna sofa. Nie, żeby było w tym coś złego. Chciałbym na niej usiąść, ale raczej nie mogę. No nie, bo jest zarezerwowana. Dobrze, przejdźmy się tutaj. Diament. Co za piękna kobieta. Zastanawia mnie, czy żyła naprawdę. Mówią, że Kartena z reguły nie malował prawdziwych ludzi. Jednak zawsze jest nadzieja, wiesz? Ta dziewczyna może gdzieś tam być. Wow. To chyba było wow. Przypomina mi trochę naszą matkę. Może byśmy tam do niej jeszcze zeszli na dół. Gorzki owoc. Tutaj jakaś para, chyba. Babcia i dziadek. Ha, niesamowite, prawda? Ten obraz doskonale wyglądałby wisząc w naszym salonie. Och, ha, tak, znakomicie. Szczerze zazdroszczę geniuszu mistrza Garteny, haha. O, nie jesteście w stanie powiedzieć, co to za rzeźba. Gartena jest dość mało znanym artystą, wiesz? Prawdopodobnie tylko w tak małych galeriach jak ta mogłyby ujść takie wystawy. Byłoby miło, gdyby wiedziało o nich więcej ludzi. Wydaje się, jakby było tu tak mało rzeczy. Nie ma tego więcej? Nie wydaje mi się, żeby mogli umieścić tu wszystko i zostawić jeszcze miejsce do chodzenia. Oczyszczający smak drzewo. To tęczowe coś wygląda całkiem smacznie. To znaczy, skoro to jest oczyszczający smak, to może to jakaś słodycz. Pan Gartena jest rzeczywiście zdumiewający. Nie potrafię wyrazić mu wystarczającego szacunku.
potrafisz przeczytać niektórych słów. No szkoda. To kotek, mamusiu, tu jest obrazek z kotkiem. Tak, tak, widzę. Bądź ciszej. Powiedziałam ci, żebyś nie krzyczała. Przepraszam za moją córkę, jeśli przeszkadza. Oświecenie. Dobrze. Duży obraz i nie ma tu ludzi. Ciekawe. Ha, 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 świat. Muzyka się nagle wyciszyła. Tego obrazu jeszcze nie sprawdzaliśmy. Dobrze. Ej, wszyscy ludzie zniknęli. Ten poplający mężczyzna też. A to możemy teraz przeczytać nazwy tych niektórych obrazów. Powieszony człowiek. The Hanged Man, jak zgaduję. Dama w czerwonym. No dobrze. Ja bym to określił raczej jako dama w czerwieni, ale... Okno jest całe zaparowane. Zgasły światła. Plakat wystawy Karteny. Tu mamy punkt zapisu, to może skorzystajmy z niego. Nie wygląda, jakby było zamknięte, ale nie chce się otworzyć. O kurcze. Jeszcze jakieś... Cały czas słyszę jakieś kroki. Gdzie są rodzice? Już czytaliśmy. Przejdźmy się tutaj. Rozejrzyjmy się, co się zmieniło. Jezu. On kaszlnął. Kaszlący mężczyzna. On się ruszał. Czekajcie, tutaj... O, niebo widziane ze wzgórza. Tego nie widzieliśmy wcześniej. To jest parę obrazów, do których nie mieliśmy dostępu. Tak mi się wydaje. Dusza to akurat widzieliśmy. Widok horyzontu. Plaży. Chodźmy na górę. Tutaj nic nie ma, jak tak patrzę. Może i ta krew jest trochę... straszna, ale kaszlący człowiek był znacznie straszniejszy. Jakiś fluid tu wycieka. Za ramę wycieka niebieski płyn. Chodź, Ib. Well, shit. Chodź na dół, Ib. Pokażę ci pewien sekret. Chcę, żeby szedł na dół, ale my tutaj jeszcze mamy coś do załatwienia. Tutaj była... A nie, to tu już byliśmy, przepraszam, przepraszam. Znowu tu coś przejdzie? Nie. Co to było? Jezus! Ktoś był. Ale... Wygląda, jakby ktoś w nie walił. Ale przecież jesteśmy na piętrze, a za oknem było... I mamy wejść teraz do tej rzeźby, tak? Tego malunku. Na płótnie. No dobrze. Jesteśmy w sztuce. Wewnątrz sztuki. Chodźmy tam. Chodź. 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 W wazonie jest róża. Wziąć czy nie wziąć? Dobra, wezmę. Okej, teraz używając spacji mogę to przesuwać. Mogę się dostać. Jezu, to wygląda creepy. Te włosy wychodzące poza ramę. Kiedy róża? Tak samo ty. My trzy róże. One wyglądają tak jakby... Chociaż nie wiem, dobrze. Nie róbmy tu... O kurczę. Złodziej, złodziej. Dobra, włożę to z powrotem.
Dostaliśmy więcej róż. Ty i róża jesteście. Znaj ciężar własnego życia. Ciężar, wagę może bardziej. Złodziej. Nie, dobrze. Chciałbym jakoś oddać, ale nie jestem w stanie. Jak włożyłem róże, to tylko wiec im się. Wyjście! Wyjście zniknęło. Co to? Ryba. Słuchajcie, nie chcę wysuwać jakichś tutaj teorii, bo nie grałem w to wcześniej. To znaczy, no przeszedłem tylko tam bardzo wcześniej początek. Tutaj jeszcze mnie nie było. Ale to wygląda, jakby te róże miały zrobić za nasz pasek zdrowia. Przynajmniej wnioskując. Przynajmniej tak wnioskuję z tej oto tutaj wiadomości. Ty i róża jesteście. Znajdź wagę własnego życia. Podejrzewam, że wagę. Ciężar i waga to po angielsku jest weight. A waga to, wiecie, miały tutaj bardzo dużo sensu. Zakładając oczywiście, że moja teoria będzie właściwa. Użyliśmy klucza. Strzeż się krawędzi. Obraz biedronki. Obraz pszczoły. Obraz motyla. Ups. O, ekwipunek nie został, przepraszam, przetłumaczony. Mamy tutaj naszą, jak to się nazywa, chusteczkę oraz czerwoną różę. Ładna czerwona róża wygląda zbyt pięknie, żeby była prawdziwa. Obraz pająka. Wychodzi na to, że róże też są elementem sztuki. Dobrze, prolog. Rozdział pierwszy. Rozdział drugi. Ostatni rozdział. Tu nam czegoś brakuje, żeby przejść. Na razie. To się wróćmy. Czekajcie. Tu się coś rusza na ziemi? Mrówką. Uwielbiam obrazy. Mój obraz jest szczególnie fajny. Chciałbym go jeszcze zobaczyć, ale jest tak jakby daleko stąd. Przez pająka. Czekajcie, tu było strzeż się krawędzi. Tak sobie myślę, że... Dokładnie. Ops. Dobrze. Mrówka? Tak, mrówka. Wygląda, jakby można było go zdjąć ze ściany. Zdejmijmy. To było zbyt piękne. Tutaj... Kurczę. Nie jestem pewien, jak daleko sięga ta łapka. Dobrze, przejdź. Mogę dać tej mrówce? Pokazać go? Co z nią? Co to? Och, to mój obraz. Jest tak samo super, jakiego go zapamiętałam. Patruję się. Tak sobie myślę, że ten obraz można położyć tutaj na ziemi. Tutaj jest ta wyrwa. Dokładnie. A. Mogę go położyć drugą stroną. Co to? Bezgłowa statua. Oraz epilog. Chyba wiem, jak coś skończy. Ojć, no właśnie. A! Dobra, wypadło, całe szczęście. Potrafią przechodzić te potwory przez drzwi. Podejrzewam, że to nie ostatni jaki potwór. Co się stało z moim obrazem? No cóż. Sądziłem, że umrze, jak straci obraz, szczerze mówiąc. Dobrze. Za tymi drzwiami jest zapewne dalsza część historii. Jednakże. Odcinek trwa już pewnie zdecydowanie zbyt długo. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Przynajmniej jej taki, nazwijmy to, pilot. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej, jak Ip poradziła sobie w tej chorej galerii sztuki, no to co, oglądajcie następne odcinki. A teraz trzymajcie się, na razie.